Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Magnet. Witam szanownych państwa w kolejnym krótkim materiale na temat nadchodzących nowości, które pojawią się niebawem w World of Warships. I wypada zacząć od informacji o tym, że Wargaming stwierdził, że jeżeli eksperyment z superokrętami się uda, to taki superokręt, czyli kontynuacja linii, czyli w domyśle Tier 11, dostanie niemal każde drzewko lub każde drzewko, zależy jak tam co tam czytać. I wychodzi na to, że eksperyment się udaje. Wszyscy są zachwyceni. Zresztą tak samo jak przy reworku perków kapitańskich, jak przy reworku lotniskowców, jak przy prowadzeniu okrętów podwodnych. No, ogólnie zachwytom nie było końca. Karuzela radości nie może się zatrzymać, więc tak, mamy zapowiedziany kolejny super krążownik, czy tam super okręt. I tym razem jest to taki większy Minotaur nazwany tutaj jako Edgar, to jest, mamy tutaj informację o tym, że po prostu rozwój okrętu klasy Minotaur z lat 1950-1960 i tak, duża liczba dział głównych artylerii. tu widzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć podwójnych wież, także jedna wieża więcej, oczywiście do tego tryb alternatywnego ognia, czyli rzadziej, ale po dwie salwy czy tam po trzy, Ulepszona pelotka i uzbrojenie przeciw okrętom podwodnym. Tutaj mamy moi drodzy jeszcze informację skąd się wzięła taka nazwa. To jest nawiązanie do legendy o królu, o królu Arturze. No i tam właśnie stąd ten Edgar się tutaj bierze. Kolejna rzecz. Niemiecki pancernik Makleburg. To jest okręt, który moim zdaniem na tierze 10. No, no nie bardzo, nie bardzo. A dlaczego? 16 dział 305 mm. Czy trzeba więcej mówić na ten temat? Wydaje mi się, że nie. 305 na tierze 10 będą, no, nie będą miały lekko. A jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę to, że jest tych dział aż 16, to na pewno będziemy mieli tutaj kolejny rozrzutnik do strzelania na dwa kapy naraz. Ale do parametrów przejdziemy sobie za chwileczkę. I teraz tak, mamy tutaj japoński pancernik Iwami. I na pierwszy rzut oka, jak tylko zobaczyłem z screena, mówię ten. Jak on się nazywał, ten ze stoczni, ostatni. Japoński. Nie pamiętam. Mniejsza o to. W każdym razie bardzo podobny do tego okrętu, który był ostatnio w stoczni. Yy, japońskiego pancernika. I teraz zerknijmy sobie na charakterystykę okrętów. Więc tak, mamy tutaj na yy, Edgarze 4 x 252 152 czyli To co na Minotaurze że tylko jedna wieża więcej. Zasięg 16,5 km. Yy, uzbrojenie torpedowe. 4 potwórne wyrzutnie. Maksymalny damage to jest 16,700. Zasięg 12 km. Także dosyć przyzwoicie. Co mamy więcej, jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne? Mamy tutaj naprawkę, specjalną grupę naprawczą, czyli tą brytyjską, po prostu dającą więcej hapsa, czyli to samo co na Minotaurze. Potem mamy Hydro. No i na czwartym slocie albo Radar, albo Dym. No i w zasadzie zostajemy w tym samym, z tym samym co mamy na Minotaurze, tylko więcej ognia będzie po prostu z tego działo. Ale niestety nie mamy tutaj podanych informacji o parametrach tych materiałów eksploatacyjnych, nie ma informacji o Radarze. A to by się przydało, jaki ten radar ma zasięg i jak długo będzie trwał, to byłoby, myślę, kluczowe, ale mniejsza o to. Więc tak. Niemiecki pancernik Makleburg Tier 10. 4x4 305 mm. Sigma mnie interesuje bardzo. Sigma wynosi 2,05. O, to bardzo wysoka sigma, ale to oczywiście są parametry startowe, więc na pewno może coś tu ulec zmianie. Najwyższa sigma w grze, przypominam, to jest 2,1, jeżeli chodzi o pancerniki. Mają taką sigmę Shikishima i Yamato. Tutaj mamy 2,05, więc minimalnie niższą, jak na pancernik. Ile trwa reload tych dział? 25 sekund. Dosyć szybko, wydaje mi się. Dosyć szybko, jak na taką ilość. Pewnie zostanie to zmienione, znając życie. Uzbrojenie torpedowe 2x4. Zasięg 6 km, także też do takiej, takie do walki na noże. Artyleria dodatkowa, 12x228 mm. I tutaj mamy zasięg bazowy 8,3, także będzie można to oczywiście przedłużyć sobie perkami i ulepszeniami. Tutaj mamy defensywny ogień przeciwlotniczy, fightera zamiennego na spotera, naprawkę i grupę naprawczą. Także tutaj nie ma hydro nawet, szkoda, że nie ma. Znaczy, w zasadzie to można by powiedzieć, że to jest taki... Odyn tylko trochę mocniejszy. Odyn? Brandenburg. O, Brandenburg. To sama, ta sama konfiguracja. Mały kaliber przy dużej ilości dział, bez hydro z torpedami. Także coś takiego, tylko dwa tiery wyżej i pewnie trochę drożej. Kwestia tylko tego, za co to będzie dostępne. No i Iwami. Iwami ma, szanowni Państwo, tak. 4x2, 410 mm, 20 zasięgu, Sigma 1 i 9. Także do zaakceptowania. To nie jest jakieś tam ani za dużo, ani za mało. Tak w zasadzie rozsądnie jak na pancernik. I teraz zaczyna się ciekawostka, bo y, pancernik japoński z torpedami to jest y, Mutsu i Kijaszek. I to koniec. I teraz mamy. Y, Kolejny okręt, 2x4 610, maksymalny dmg 23 700, czyli to są torpedy z Shimakaze, zasięg 12 km. Warto zauważyć, że to naprawdę jest konkretne uzbrojenie, ale przy 12 km na pancerniku to tymi torpedami trafić to będzie raczej cud. Też raczej do walki na blisko, jeżeli już się blisko przeciwnika znajdziemy. Sekundarka 3x355 i 8x200 mm, 7 km maksymalnego zasięgu. Można pewnie będzie troszeczkę przedłużyć, ale czy będzie sens, to już pytanie pozostawiam Wam. Materiały eksploatacyjne. Przypominam, że jesteśmy na Tierze 9. Mamy grupę naprawczą, grupę naprawczo-ratunkową, koniec. Gdyby dodali hydro. To myślę, że to byłaby bardzo ciekawa opcja do zakupu. Oczywiście to są parametry wstępne, więc coś się na pewno tutaj jeszcze pozmienia. Zapraszam was, szanowni Państwo, do dyskusji, co myślicie na temat superokrętów i jak zapatrujecie się na dwa kolejne zapowiedziane okręty. Z mojej strony w tym materiale wszystko. Dzięki za uwagę i na razie.